dobry Państwu. Mamy dzisiaj 29 maj 2013 roku, czyli jesteśmy 17 dni przed walnym zgromadzeniem Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm. Nasza telewizja postanowiła przeprowadzić rozmowę z zarządem spółdzielni, żeby nam przybliżyła tematy, które nas nurtują, które w obecnym czasie i okresie oraz przedstawić nam sprawozdania zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, wynik kontroli Związku Rewizyjnego i biegłego rewidenta. 17 dni, drodzy Państwo, będziemy Państwa informować o tych wszystkich sprawach, żeby jak przyjdziecie na walne, żebyśmy nie kończyli o 4 rano naszego zgromadzenia, tylko żebyście już byli przygotowani i z znacznie większą wiedzą o tym, co się dzieje. Chciałem Państwa jeszcze raz przywitać i przedstawić gości, właściwie gospodarzy, to ja tu jestem gościem, Pana Prezesa Zarządu Leszka Majewskiego. Witam Państwa. I Pana Zastępcę Prezesa, Pana Marka Majchrzaka. Dzień dobry. Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie zapoznać się z niektórymi materiałami. Te materiały zostały, jeśli się nie mylę, dzisiaj wywieszone na, czy wystawione do możliwości zapoznania się na stronie internetowej SM Chełm. Możecie Państwo z nimi się również zapoznać. Jednakże te materiały dla osób postronnych nie zawsze są do końca jasne. Przeczytałem dwa z tych głównych dokumentów, to jest Związku Rewizyjnego Kontroli za 2011 rok. Tam były drobne wskazania do Rady Nadzorczej o zrównoważenie przychodów i kosztów w wydatkach GZM-u, jak również o większy nadzór nad windykacją należności członków spółdzielni. Poza tym w zasadzie działalność Państwa została oceniona pozytywnie. W związku z tym, czy moglibyśmy się dowiedzieć, najpierw może zacznijmy od tego równowagi kosztów utrzymania, jeśli chodzi o GZM. Rzeczywiście, proszę Państwa, od kilku lat, jak wynika z dokumentów, koszty i przychody w gospodarce zasobami mieszkaniowymi nie zbiegają się ze sobą. Występuje tam dosyć spora strata. I generalnie 3 lata temu prawie, jak przyszedłem tutaj do spółdzielni, po kilkunastu latach nieobecności budziło to mój opór psychiczny. Niemniej muszę przyznać, że musimy jakby pogodzić się z tym, że jest kryzys, jest bezrobocie, jest bardzo trudno o pracę i zrównoważenie kosztów i przychodów wymusiłoby na nas dosyć sporą podwyżkę. A tego w takim okresie gospodarczym chcielibyśmy uniknąć, dlatego że myślę, że nie przysporzyłoby to nam korzyści, a wręcz odwrotnie spowodowałoby wzrost zaległości czynszowych, wzrost ilości eksmisji i więcej nieszczęść z tego tytułu niż pożytków. W związku z tym nieuniknionym jest, że corocznie zarząd wnioskuje projektem uchwały na walne zgromadzenie członków o dofinansowanie utrzymania zasobów z zysku, jaki spółdzielnia wypracowuje z działalności gospodarczej. Najczęściej jest to kwota w przedziale od 500 tysięcy do miliona. W tym roku będziemy wnioskować o takie dofinansowanie na poziomie powyżej 800 tysięcy złotych. Całe szczęście, że zarząd pomimo tego kryzysu, który dotyka również i działalność gospodarczą, jakoś udaje nam się utrzymywać poziom przychodów, a w szczególności dochodów związanych z naszą działalnością gospodarczą. Mówił Pan, Panie Prezesie, o równoważeniu kosztów utrzymania. Ja bym chciał się zapytać, bo z tego co wiem,
pan prezes już przedstawiał w którymś tam z wywiadów ten problem, że spółdzielnia może dostać dofinansowanie na ekologię, tak jak powiedzmy sobie w poprzednim swoim okresie spółdzielnia Chełm otrzymała duże środki na docieplenia i modernizację ogrzewania. Jednakże to się wiąże z tym, że te środki, nie wiem do którego roku będą w ogóle dostępne. I teraz pytanie brzmi, czy my nie musimy jeszcze zwiększyć nierównowagi, a nierównowagi tych środków na utrzymanie, żeby jak największą ilość dotacji otrzymać. Bo to, że te prace, które mamy do wykonania, wcześniej czy później będziemy musieli wykonać, tylko teraz. Jeżeli to wykonamy teraz, to dostaniemy te środki, a jak dostaniemy, będziemy to rozkładać sobie i w tym samym tempie, jak dotychczas wykonywać, to te środki wykorzystamy w minimalnej wielkości. Proszę Państwa, rzeczywiście spółdzielnia jest firmą prywatną o charakterze własności prywatnej, w związku z tym tych dofinansowań zewnętrznych, jak i środków, które ewentualnie mogłyby zasilać nasz rachunek, jest bardzo niewiele. Praktycznie od jakiegoś czasu funkcjonowały tylko środki pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego i była to tak zwana premia termomodernizacyjna. Źródła tego nie wykorzystywano. Niemniej zarząd w ubiegłym roku pokusił się i o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która sprowadza się do wykonania projektu docieplenia budynku łącznie z audytem energetycznym, który pozwala na ocenę efektywności takiego działania i ubiegania się o takie środki. W ubiegłym roku udało nam się pozyskać właśnie takie bezzwrotne dofinansowanie w kwocie przekraczającej 335 tysięcy złotych. Oczywiście były jakieś koszty pozyskania, koszty finansowe tego, kwota netto, czyli taka efektywna kwota, zbliżała się prawie do 300 tysięcy. Były to pieniążki, które dostaliśmy na docieplenia budynków, które zrobiliśmy w ubiegłym roku. Jesienią ubiegłego roku okazało się, że plan naszego państwa, jeżeli chodzi o budżet, praktycznie nie przewiduje już dofinansowania na rok 2013. Mieliśmy około 2 miesiące czasu i udało się nam bardzo szybko wykonać projekty, audyty, złożyć wnioski do BGK. I o dziwo, z rezerwy środków, jakie pozostały z ubiegłego roku, udało nam się otrzymać decyzję na dofinansowanie na ponad 660 tysięcy złotych dla wszystkich budynków, które nam pozostały do docieplenia, czyli 15. Z tych 15 budynków, 7 budynków było jakby zaplanowanych, czyli było to skalkulowane ze środków, którymi dysponujemy na naszym funduszu remontowym. Czyli nawet gdyby takie premie nie zostały pozyskane, to i tak byśmy je realizowali. Natomiast co zrobić z pozostałymi 8 budynkami, skoro premie są przyznane i to w dosyć znacznej wysokości? Własnych środków nie mamy w tym sensie, że oczywiście pozyskanie premii polega na tym, że jest to umorzenie części kredytu. Niemniej w ubiegłym roku odbyło się to tak, że kredyt, który pozyskaliśmy jesienią, został spłacony jeszcze przed końcem roku, czyli w okresie około 2 miesięcy. Została jego część umorzona i w taki sposób kwota netto premii wpłynęła. W tym roku oczywiście możemy tak zrobić, ale możemy to zrobić w stosunku do 7 budynków. Natomiast na pozostałe 8 budynków zachodzi pytanie, czy nie robimy tych 8 budynków i ewentualnie robimy je w przyszłym roku. Tą premię prawdopodobnie byśmy nie utracili, ale teraz należałoby policzyć. Jeżeli w ubiegłym roku wzrost opłaty za samą moc zamówioną wynosił 60%, to czy nie warto przeciągnąć trochę spłatę tego kredytu na przyszły rok, bo tak jak mówiłem, w tym roku nie stać nas na to, żeby spłacić, żeby zrobić te budynki, to w tym samym stopniu nie stać nas, żeby spłacić do końca te kredyty. Więc prawdopodobnie, ja już nawet to zapowiedziałem, bo z kalkulacji wstępnych, takich szacunkowych, wynika, że oczywiście warto przedłużyć okres wykorzystania tego kredytu nawet do przyszłego roku i skorzystać z tej premii jeszcze w tym roku, docieplić te pozostałe 8 budynków, tak aby ich efektywność energetyczna była na tyle dobra, że mieszkańcy skorzystają nie tylko na tej części premii, która netto pozostanie, ale również na opłatach za ciepło. Chciałem zapytać, już w zasadzie byśmy kończyli ten temat. Rząd wielkości. Ta premia to jest rząd wielkości, wolałbym w procentach.
Proszę Państwa, nominalnie jest to około 15%, przy czym jak mówię, jest to związane z wzięciem kredytu, który podlega jakiejś prowizji, jakiemuś oprocentowaniu. To tak jak powiedziałem, w ubiegłym roku z 335 tysięcy zostało nam bodajże, zostało w cudzysłowie, po odliczeniu tych wszystkich kosztów finansowych, bankowych, pozostało nam netto niecałe 300 tysięcy, ponad 290 tysięcy, a więc 90% praktycznie z tych 15%, które te 15% odnoszę do kosztu dociepleń. Wydawałoby się, że to nie jest jakaś olbrzymia suma, jednakże to pozwala, rozumiem, zakończyć temat, a co za tym idzie, jednak tu już zaczynają być wtedy oszczędności na samym cieple. Tak, ale ja obrazowo powiem, proszę Państwa, dla średniego budynku, takiego czteroklatkowego, pięciokondygnacyjnego, które bardzo często u nas występują w naszych zasobach, ta premia praktycznie pozwala na jednorazowe wymalowanie wszystkich klatek tego budynku, czyli jakieś konkretne bardzo zamierzenie remontowe, które co ileś lat przeprowadzamy. Mówię, jest to kwota wtedy około 30 tysięcy złotych, która pozwala prawie zrealizować takie zamierzenie, bo jest to kwota, takie prace remontowe, malarskie, to jest kwota trochę ponad 40 tysięcy na klatkę. Jednym tematem jest sama wielkość należności, żeby utrzymać naszą spółdzielnię. I tu już powiedzmy sobie w znacznym stopniu, żeśmy sobie ten temat wyjaśnili. A drugim są same płatności przez członków naszej spółdzielni i jak wyglądają sprawy windykacji. Panie prezesie, jeżeli można coś w tym temacie. Szanowni Państwo, jednym z zaleceń polustracyjnych wydanych za 2011 rok była kontynuacja działań windykacyjnych, zwłaszcza w przypadku zaległości długoterminowych. Podjęliśmy systematycznie takie działania i dziś na stronie 9 sprawozdania zarządu możemy przeczytać, że procentowe zaległości za rok 2012 wynoszą 5,73%, poprzednio w 2011 roku wynosiły 6,24%, czyli zmalały o 0,5%. Procentowo to kwota niewielka, jednak kwotowo to około 400 tysięcy złotych. I takie działania będą kontynuowane. Muszę powiedzieć, że podstawowym obowiązkiem członka spółdzielni jest wnoszenie opłat eksploatacyjnych. Nie wnosimy ich z różnych powodów, których nie będę tutaj omawiał. Ale z drugiej strony powinnością pracowników spółdzielni jest egzekucja tych kwot. Czasami bywa to bolesne. Dlatego dla własnego dobra i dla własnej wygody starajmy się, aby z tymi zaległościami poradzić sobie jak najwcześniej, jeżeli niektórzy z członków je posiadają, a wtedy kłopoty są mniejsze. Kłopoty są mniejsze, tak bym to określił. Czy odwołano już, że jesteśmy z Zieloną Wyspą? A jak to się ma, jak gdyby to, że jednak do nas też dotarł ten kryzys? Czy w odniesieniu między innymi do zaległości wszelkich rodzaju, czy też jedno to jest, chciałbym dostać informację, czy zaległości się w związku z kryzysem zwiększają, czy też z kolei ograniczamy wiele dziedzin normalnej działalności, żeby jak gdyby ulżyć, czy w jaki sposób próbujecie Państwo zminimalizować skutki kryzysu? Tylko może dwa słowa. Proszę Państwa, te 0,5%, o których wspominał tu kolega, to nie oddaje jeszcze tych rezultatów naszych działań, dlatego że zwróćcie Państwo uwagę, nawet jeżeli spółdzielnia nie podnosi tych opłat zależnych od siebie, czyli nie podnosimy naszej stawki eksploatacji czy składki na fundusz remontowy, to powszechne podwyżki funkcjonują wszędzie, czy to będą opłaty gruntowe, czy opłaty za wodę. My jesteśmy też biorcą jakby w imieniu tych firm często obsługujących nas tych opłat, a więc trzeba patrzeć jeszcze na kwotę, którą zbieramy rocznie i okazuje się, że jeżeli spadają te zaległości o 0,5%, to w kwotach z poprzedniego roku było to znacznie mniejsza bezwzględna kwota niż w tej chwili odzyskana kwota. W związku z tym mówię, pomimo wzrostu opłat niezależnych od nas,
jeżeli zaległości spadają, no to to jest podwójny jakby tu efekt działania. Jeżeli chodzi o konkretnie to pytanie, to spółdzielnia to jest taka instytucja czy firma, która w nieuchronny sposób musi się pogodzić z pewnymi kompromisami. Otóż proszę Państwa, nasze osiedle i nasz komfort życia w tym osiedlu będzie odzwierciedleniem bezpośrednio kompromisu w zakresie opłat, jakie wnosimy. I jeżeli musimy przyznać, że jest ten kryzys i nie podnosimy tych opłat pomimo braku równowagi w pewnych kosztach, wpływów i kosztów, no to również musicie Państwo pamiętać, że godzimy się na to, że na przykład nie wymieniamy wszystkich altan śmietnikowych, które wyglądają w bardzo opłakanym stanie. Nie jesteśmy w stanie bardzo szybko i pewnie wymienić wszystkie windy, które bardzo chętnie mieszkańcy bloków, gdzie te windy funkcjonują, widzieliby nowe, ładne, schludne, a przede wszystkim bezpieczne, bo to jest najgorsze, że one mają już tyle lat, że nie zawsze można gwarantować pomimo przeglądów, że coś może się nie przydarzyć. Więc mówię, są to wtedy jakieś kompromisy, które albo przechylają, albo mają te granice jeszcze w jakimś rozsądnym miejscu, albo nieuniknione jest, że jakąś korektę opłat należy zrobić, bo wtedy ta granica rozsądku przekracza już taki sens. Dodać mogę tylko tyle, że nęka nas nie tylko kryzys, ale nęka nas również natura. Zima ostatnia zjadła, praktycznie rzecz biorąc, w cudzysłowie oczywiście, wszystkie pieniądze przeznaczone na okres zimowy, oczyszczanie śniegu, wywożenie tego śniegu. Przy czym pamiętajmy, że jeszcze czeka nas zima listopadowo-grudniowa. Ale będziemy zmuszeni do korekty planu. No niestety w tej chwili potwierdzam to, co powiedział prezes Majewski. Będziemy zmuszeni zrezygnować z pewnej części robót wcześniej zaplanowanych. Przeglądając rachunek zysków i strat, zauważyłem, że przychód spółdzielni wzrósł w zasadzie o 1 milion, czyli to jest gdzieś tak 2,5% gdzieś. Jest to wielkość troszeczkę mniejsza od jak gdyby inflacji i troszeczkę mniejsza od podwyżek, jakie nam zaserwowali włodarze miasta i państwa. No, dlatego, że ten wzrost to jest średnią wszystkich opłat, które, no, bo ten przychód, o którym wspomniano, to dotyczy wszystkich wpływów z opłat zależnych od spółdzielni, z opłat niezależnych. Jeżeli opłaty zależne w ogóle nie wzrosły... Przepraszam, się wtrącę. Pan może wytłumaczy je tak przy okazji, jakie w zasadzie środki wchodzą na ten przychód. Czy to są również to, co my płacimy za ciepło, czy to są tylko środki, które spółdzielnia gospodaruje jako eksploatację? Cały przychód wymieniony, czyli ponad 40 milionów złotych, to jest przychód łączny, czyli to, co powiedziałem wcześniej, dotyczy on tak zwanych opłat zależnych i niezależnych. Opłaty zależne to są te, które ustala spółdzielnia w porozumieniu z Radą Nadzorczą, czyli zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą, czyli te stawki eksploatacji podstawowej, o których już mówiliśmy, składki remontowe, ta opłata techniczna, to są nasze opłaty, zależne od spółdzielni i te musimy podawać Państwu z wyprzedzeniem 3-miesięcznym, czyli jeżeli zmiany by w tych opłatach miały jakieś nastąpić, to z 3-miesięcznym wyprzedzeniem musimy Państwa o tym powiadomić. Natomiast większość opłat to są opłaty niezależne od nas i tutaj tak praktycznie jesteśmy nie tylko poborcą tych opłat, ale tak naprawdę jeszcze jakby wykładamy środki, które kierowane są w różne miejsca, czy to do Urzędu Miasta, czy to do SOR-u Neptun, czy to do Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, bo nawet musimy płacić oczywiście za te osoby, które nie płacą. I tu jest ten problem zaległości, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Reasumując, Szanowni Państwo, mamy dwa rodzaje opłat. Jeden rodzaj opłat to opłaty, które spółdzielnia zbiera i transferuje do firm, które dostarczają nam wodę, ciepło, gaz, inne media. Druga pula tych środków to środki, które zbieramy od państwa i przeznaczamy na utrzymanie naszych zasobów, na ich sprzątanie, na ich odśnieżanie, na remonty dróg, na remonty chodników, na utrzymanie zieleni i również utrzymanie administracji. Chciałbym jeszcze o jedną rzecz tutaj zapytać, bo spółdzielnia prowadzi również działalność gospodarczą.
I takie dwa pytania. Jedno, czy w związku też z kryzysem wzrasta przychód z działalności gospodarczej i co wchodzi w skład tej działalności gospodarczej, jak również co z zyskiem wypracowanym z działalności gospodarczej czyni się dalej, jak się jego zagospodarowuje. Proszę Państwa, może o szczegółach to jeszcze tu kolega będzie mógł powiedzieć, bo akurat merytorycznie nadzoruje gro działań gospodarczych mój zastępca. Natomiast podsumowując, proszę Państwa, ten wątek działalności gospodarczej, no niewątpliwie to, że przy powszechnie wzrastających kosztach udaje nam się zarówno przychody, jak i wynik z tej działalności uzyskać na podobnym poziomie w kolejnym roku, to chyba należy to uznać za sukces. Powiem, że największą bolączką tej działalności gospodarczej jest to, że ta działalność jest bezpośrednio w pierwszym stopniu opodatkowana. Co to znaczy? Szanowni Państwo, w przedsiębiorstwie zdecydowanie opodatkowuje się wynik po podsumowaniu całej działalności. W spółdzielni natomiast przepisy podatkowe stanowią inaczej. Mamy działalność gospodarczą i działalność związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Gdyby te dwie działalności skomasować, podatku nie byłoby najprawdopodobniej w ogóle. Natomiast opodatkowana jest tylko ta działalność gospodarcza i tam, musimy powiedzieć wprost, tracimy 23% tych przychodów, które uzyskujemy z działalności gospodarczej. Ale, Szanowni Państwo, nie zasypujemy gruszek w popiele. Jest duża inicjatywa spółdzielni mieszkaniowych zmierzająca w kierunku inicjatywy poprawek w ustawie karno-skarbowej, w ustawie podatkowej, aby właśnie tą niestosowność, moim zdaniem, dotyczącą tylko i wyłącznie spółdzielni mieszkaniowej, zniwelować. Chciałbym jeszcze zapytać, co Wam się nie udało lub z czym macie Państwo kłopoty, właśnie może z czym ma spółdzielnia kłopoty? Proszę Państwa, no niewątpliwie takim najbardziej trudnym, najtrudniejszym tematem, z którym borykamy się praktycznie od początku, jak prawie razem zjawiliśmy się w zarządzie tej spółdzielni, no to jest ta likwidacja węzłów grupowych. I nie dlatego, że nie podobają nam się takie rozwiązania techniczne, czy nie lubimy, tylko dlatego, że to istnienie tych węzłów grupowych łączy się wprost i bezpośrednio z tak znacznymi stratami, powiedzmy na przesyle ciepłej wody użytkowej, że koszty jednostkowe podgrzania dla niektórych adresów, które są obsługiwane z tych węzłów, no są irracjonalnie duże. I z jednej strony doskonale rozumiemy zniecierpliwienie i zdenerwowanie mieszkańców tych budynków, z drugiej strony, proszę Państwa, co miesiąc przynajmniej raz, jak nie częściej, spotykamy się z GPC-em i próbujemy posunąć jakby negocjacje w tym kierunku definitywnej likwidacji tych węzłów. Przy czym punktem wyjścia była wiosna ubiegłego roku, kiedy po prostu po pierwszym spotkaniu, które wydawałoby się, że będzie pierwszym krokiem do bardzo szybkiego załatwienia tego problemu, okazało się, że miesiąc później dostaliśmy bardzo prostą tabelkę, w którym GPC wyliczył, że taka likwidacja i zmiana systemu zasilania tych budynków, wszystkich, o które się ubiegamy, no wiązałaby się z ich inwestycjami technicznymi na poziomie 5,5 miliona złotych i praktycznie temat się przerwał na jakiś czas, bo na takie diktum no nie mieliśmy kontrargumentu, to znaczy przy takiej kwocie GPC nawet nasze próby usiłowania, aby zwrócili uwagę, że nawet wizerunkowo, jeżeli tak liczna rzesza klientów, jakimi są mieszkańcy Chełma, no zaczną źle postrzegać, powiedzmy, ich usługę, nie jest dobra dla firmy, która chce mieć dobry wizerunek i chce jakby na przyszłość też patrzeć, a nie tylko na dzień dzisiejszy. Te argumenty przy takiej kwocie no, nie trafiały, w związku z tym no, musieliśmy poświęcić ubiegły rok na to, aby przygotować inne argumenty, które mogły się przełożyć wprost na ekonomię tego rachunku, czyli musieliśmy przygotować całą kwestię związaną ze służebnością przesyłu, a więc inwentaryzować wszystkie sieci GPC-u,
które znajdują się na naszym terenie. Tak jako ciekawostkę powiem, że GPS posiada ponad 17 km różnego rodzaju instalacji na obszarze Chełma Spółdzielczego. No i będziemy ten temat jakby chcieli włączyć w te negocjacje, a praktycznie został on włączony jako jeden z elementów takiego porozumienia, że spółdzielnia jest skłonna ewentualnie na jakieś ustępstwa czy ugodowe rozwiązania związane z wynagrodzeniem albo z odszkodowaniem związanym z istnieniem tej infrastruktury na naszych działkach, no pod warunkiem, że GPEC po prostu w konkretne od strony i finansowej, i od strony terminowej w konkretny sposób podejdzie do likwidacji tych węzłów grupowych. Jesteśmy bardzo blisko porozumienia w sprawie dwóch stacji przy ulicy Kopeckiego na jednostce F, tam gdzie rzeczywiście na tak zwanej końcówce tych sieci budynki przy ulicy Więckowskiego były przez długie lata bardzo źle zasilane i tam bardzo duże narzekania były na jakość i temperaturę wody. No i druga taka stacja to jest ta stacja przy spółdzielni SW1 przy ulicy Worcela, i która zasila z kolei budynki przy ulicy Grabowskiego. Tam też te koszty jednostkowe podgrzania wody są irracjonalnie duże i mamy nadzieję, że w pierwszym etapie przynajmniej problem związany z funkcjonowaniem tych dwóch stacji zniknie. Dobrą przesłanką jest to, że GPEC rzeczywiście, mamy potwierdzenie, że GPEC zaczął projektować nowe rozwiązania techniczne związane z innym zasilaniem, wysokimi parametrami budynków przy ulicy Więckowskiego. No to jest dobra wiadomość dla nas, bo to już są jakieś konkretne działania, które podjęto w tej sprawie jakby u naszego partnera biznesowego, nazwijmy to. Drugim takim sukcesem w rozmowach z GPEC-em, chyba trzeba tak powiedzieć, jest to, że otrzymaliśmy bonifikatę w opłatach. Ona nie zaspokaja naszych roszczeń, ale jest to pierwszy krok, który pozwoli częściowo, w drobnej mierze zwrócić te bolączki, które finansowe, które mają te budynki właśnie przy ulicy Więckowskiego. Do sukcesów chyba też należy zaliczyć to, że udało nam się w ubiegłym roku przekazać do gdańskiej infrastruktury wodno-komunalnej przedsiębiorstwa spółki z OO hydrofornie przy ulicy Witosa. Tak więc zniknęły jak gdyby problemy, które wiązały się z awariami, które zdarzały się na odcinku pomiędzy wieżowcami a tąże stacją. Ja tylko przypomnę Państwu, że ten problem ma bardzo długą historię. Odchodząc w 1999 roku pozostawiłem tu w spółdzielni uchwały zebrania przedstawicieli, które upoważniały ówczesny zarząd do zbycia terenu przy ulicy Dragana, co było takim łączonym tematem z przekazaniem hydrofornii, gdyż tam istniały od zawsze, powiedzmy, działki, na których jest i ujęcie wody, i inna infrastruktura, która służy zaopatrzeniu w wodę. I dopiero, mówię, po tych kilkunastu latach udało się to sfinalizować w roku bieżącym, a w zasadzie chyba w grudniu ubiegłego roku, jeszcze pod koniec ubiegłego roku temat został zamknięty. Jesteśmy też bliscy zakończenia spraw związanych z przejęciem nieczynnych stacji GPEC, które znajdują się na naszym terenie. I niektóre z uchwał będą służyły właśnie, które będziemy podejmować na walnym zgromadzeniu członków 15 czerwca, służą właśnie zakończeniu tejże sprawy. Chciałbym przejść do jeszcze jednego tematu, przynajmniej w tej części naszego programu. Miałem to przyjemność czy zaszczyt, no nie wiem jak to określić, być w zeszłym roku w prezydium walnego zgromadzenia. I tam odbyła się dosyć żenująca scena w wykonaniu kilku w zasadzie osób z naszych członków, gdzie próbowano w sposób dosyć niegrzeczny i bezsensowny zakłócić zebranie. Co zmusiło z kolei prezydium do wezwania policji i co pozwoliło nam również wtedy kontynuować zebranie. Czy ta sprawa, chodzi o te osoby, które zakłócały walne, czy może też inne jakieś sprawy, mają ciąg dalszy jakieś, czy może jakieś skargi, jakieś inne rzeczy wpłynęły do sądu, czy
na zarząd, czy zarząd wniósł na inne osoby. Powiedzmy sobie, tutaj nazwiskami nie będziemy operować, bo nam tego robić nie wolno. Ale chodzi tylko o tematy i sprawy. Proszę Państwa, no rzeczywiście taka sytuacja w zeszłym roku w czerwcu zaistniała i mamy nadzieję, że w tym roku jej nie będzie, chociaż na pewno my będziemy musieli uwzględniać, że może też coś takiego zaistnieć. Oczywiście, że są skargi, donosy, zawiadomienia, jest angażowana prokuratura, policja, sądy. Wszystkie praktycznie sprawy w krótszym lub dłuższym czasie są albo umarzane, albo jest odstąpienie od jakiegoś prowadzenia dalszego postępowania. Wydaje mi się, że możemy się spodziewać też takiego zachowania tych samych osób, co w ubiegłym roku, gdyż nawet to, co zostało wspomniane, że była interwencja policji, to policja została oskarżona o fatalne zachowanie, niegrzeczne i tak dalej. Wydaje mi się, że jest to umyślne działanie, aby zniechęcić ewentualnie policję w przypadku, gdybyśmy chcieli skorzystać z jej pomocy w roku bieżącym. I to dosyć skutecznie, bo przepisy są takie, że policjant, który jest oskarżony, prowadzi się jakieś postępowanie, nawet wyjaśniające w prokuraturze przeciwko niemu, to nawet ma zawieszoną czy wstrzymaną premię i tak dalej, więc są to historie, które skutecznie mogą zniechęcić do policję do pomocy w takich sytuacjach dla nas. Ale wracając do meritum sprawy, proszę Państwa, proszę pamiętać, że walne zgromadzenie spółdzielni jest to legalne zebranie, które ono wynika z zapisów ustawowych, w związku z tym ono podlega ochronie prawnej. I dlatego no, zarząd będzie w każdej sytuacji walczył o to, aby te osoby, które przyszły na takie zebranie i chciały się i czegoś dowiedzieć i zadecydować o czymś, bo mają do tego prawo, żeby mogły w spokoju uczestniczyć i merytorycznie uczestniczyć w takim zebraniu. W związku z powyższym my dochowamy wszystkich starań, aby to nasze najbliższe kolejne walne zebranie członków odbyło się na tyle sprawnie, poza tym początkiem, o którym tu wspomniano, później odbyło się ono bardzo sprawnie i bardzo szybko podjęto wszystkie najważniejsze uchwały, które są tematem takiego zebrania. I myślę, że z korzyścią dla wszystkich członków, bo nawet jeżeli nie uzyskamy pewnych upoważnień od walnego zebrania do pewnych działań i tak dalej, to wiele pozytywnych planów, które mamy, no, należałoby wtedy odłożyć. I to jest, dlatego zapraszam wszystkich członków, którzy mówię, chcą o czymś zadecydować, chcą się czegoś dowiedzieć, ale chcą uczestniczyć w zebraniu merytorycznym, zgodnym z porządkiem obrad, tak jak o tym mówi ustawa Prawo spółdzielcze i o spółdzielniach mieszkaniowych i na statut. Zapraszam serdecznie i wierzę, że to zebranie będzie bardzo sprawnie poprowadzone i szybko podejmie wszystkie niezbędne decyzje. Ja uchylam się od komentarza w tejże sprawie. Ci z Państwa, którzy byli obecni na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni w roku ubiegłym, mają wyrobione zdanie co do tych wystąpień. Ja wyrażę tylko zdziwienie tym, że zamiast wykorzystać drogę wewnątrzspółdzielczą, jeżeli to postępowanie wewnątrzspółdzielcze nie, zdaniem członka nie wyczerpuje całej sprawy i nie zgadza się z tym, wtedy rzeczywiście ma prawo wystąpienia do innych organów. Jeżeli jednak te organy nie widzą uchybień w tym zakresie, no jednak powinien tą decyzję przyjąć, a nie skarżyć ją uparcie przez wszystkie organy, poprzez prokuraturę, posłów, ministerstwo, bo i takie sytuacje mamy, i sądy. Tyle w tej sprawie. Byłem uczestnikiem w zasadzie chyba wszystkich walnych ostatnich lat i mimo wszystko ostatnie nasze walne oceniam jako jedno z lepszych, merytorycznych, gdzie mówiło się o sprawie, a nie o emocjach. Faktem też jest, że osoby, jednak jakaś grupa osób utraciła mandat zaufania trzy lata temu i do dnia dzisiejszego pogodzić się z tym faktem nie umią. Przecież nikt w sposób demokratyczny, w sposób zgodny ze statutem, z prawem spółdzielczym
nie zabrania tym osobom działalności jakiejś tam nawet propagandowej, bym tak powiedział, żeby przeforsować swoje własne pomysły, ale niestety, to chcę już powiedzieć niektórym tym osobom, to trzeba przestrzegać jednak mimo wszystko przepisy i nie szkodzić. Dziękuję, do zobaczenia. Jeszcze przeprowadzimy przed walnym jedną albo dwie rozmowy, jeżeli panowie prezesi pozwolą i wyrażam zgodę, chęć, bo chciałbym przybliżyć naszym mieszkańcom również, bo na razie mówimy o tym, co było, o sprawozdaniach komisji rewizyjnej, rewidenta biegłego, a teraz chcielibyśmy, żebyście państwo nam przybliżyli też, co będzie, co nas oczekuje, co nas czeka w najbliższej przyszłości, więc na dzisiaj dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, zapraszam. Do usłyszenia. Dziękuję państwu również.